Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, a nazywam się Czego, witam was w kolejnym odcinku z gry Wiedźmin 3 Dziki Kon. Zostawcie lajka na sam dobry początek. Kontynuujemy sobie naszą przygodę. Słuchajcie, dzisiaj skupimy się na tym, żeby wykonać zlecenia. I właśnie do takiego zlecenia zmierzałem, natomiast po drodze zauważyłem, że mamy tutaj wyścig śmiałków Ferlund. No i postanowiłem tutaj, no oczywiście, też wykonać tą misję, tak? Zresztą mamy ją po drodze zupełnie, bo akurat naprawdę zmierzałem do zlecenia i tutaj po drodze jest ta misja, więc czemu by jej nie wykonać? Zejdźmy, porozmawiajmy tutaj z ziomem, który organizuje te wyścigi. No i na samym początku Słyszałem, że Svana dopuściła się wyścig do gonitwy, taki ale czy starczy ci odwagi, żeby wykonajmy. wziąć w niej udział? Starczy! Słyszałem, że tu będzie zabawa, trochę większa niż na Możemy zaczynać. kontynencie. Słuchajcie, ludzie! Ku chwale Modron Frei pojadą Geralt z Rivii, Arwe Wioślarz, Czerwona Rika. Nadal tęsknię za kimś tam stalową sycią. To był przeciwnik. Dobra, podobno można tu nieźle oszukiwać, więc. Mogę tu. A poczekaj, mogę tu użyć. A czekaj, bo ja. Kurwa. No mogę użyć chyba kuszy, ale. Jedziesz jak ba... Nie dam ci wygrać, O przybłędo! kurwa, no nie dasz mi wygrać, faktycznie. Dobra, jednak było nie cheatować, przejebaliśmy to, nie? No to Jedziesz niezły jak początek baba! odcinka. Czekaj, może ich dogonię w sumie. Nie No dam ci wygrać, wypierdalaj z drogi, przybłędo! no! Ale wstyd. Przegrać ze Skeligijczykiem to nie hańba. Dobra, już mnie wkurwiłeś. Jeszcze raz gram, jeszcze raz. Jak przegrałem? Jeszcze raz, Ty no. wyścigasz No, jeszcze raz chciałbym porozmawiać. Przyjmiesz wyzwanie, Tak, Wiedźmin? będę jeszcze raz chciałbym. Nie znałem tutejszych zasad i tradycji. Plus przypadkiem mi się odpalił za zakładka Steam. Ja powiem ci tak. Już na starcie wypierdalacie, nie? Z siodła. No, przecież to już nie fair było akurat. Było trafione. Bez trafiłem akurat. No dobra, nie jest to najdłuższy wyścig świata, więc mogę go w sumie 20 Jedziesz jak razy baba! Nie powtórzyć. dam ci wygrać, przybłędo! Kurde, no szybcy są i dobrzy. O dobra, Jedziesz jak baba! ja na Nie jakieś dam ci skróty wygrać, pojechałem chyba. przybłędo! Albo oni źle pojechali. Nie wiem, dziwny ten wyścig jakiś, taki mega krótki, nie wiem co się dzieje. Wygrał Geralt z Rivii! Wiedźmin! Dzięki. Nie Za wiem. taki wyczyn należy się nagroda. Masz. Niech ci przypomina o twojej chwale. O, jaka nagroda? Już myślałem, że to w sumie mega dziwna misja i nudna, ale jak nagroda? 50 nowigradzkich koron? No może być w sumie. Nie pogardzę, chociaż mam 4600, to 50 też się przyda. Wykonujemy, słuchajcie, misję zlecenie najgroźniejszy chyba potwór z Kelikę, o ile się nie mylę? Nie, chyba nie, chyba się jednak mylę, chyba zaginiony syn wykonujemy, tak jest. Kiedy Geralt przyjeżdżał przez wieś Ranwijk, zaczepił go niejaki Othen, prosząc o pomoc w odnalezieniu zaginionego syna. Wiedźmin, czując szczery ojcowski smutek i co nie mniej ważne, lekkość własnego trzosu, postanowił przyjrzeć się sprawie. Tak brzmi opis misji. No i co, jedźmy do jakichś ruin zamku. Z tego co pamiętam, to był ten ziomy, co mówił, że jego syn to miał jakieś żółte ubranie. Bo mu tam mama kupiła na Jedź. urodziny, czy coś takiego. No jakoś tak. I on z kumplami chyba poszedł tutaj się zabawić, ale kurwa mu nie wyszło. Dobra, zobaczcie jakie jest OP to te rzeczy, które ja ma nałożone na ten miecz. Ja mogę nic nie robić, tylko sobie teraz biegać koło tego biesa. I on se zaraz padnie. A to jest jakiś bies w ogóle chyba zerikański. Czarny w białe paski, jak zebra. W ogóle fajnie wygląda ten pies. Jebane to jest, no, mega fajnie wygląda. I mega useless jest z tego co widzę. O kurde ty. On tak mnie potrafi oczami zaślepić? No to nie wiedziałem, no cikot. Uciekł do legowiska lizać rany. Muszę go wytropić. O. Zjadł tylko wnętrzności. Wybredny. Ja myślałem, że tutaj szybciutko załatwimy go i tyle. Nawet nie wiedziałem, że on ma jedno oko tylko, jak cyklop.
sumie głupi tak z jednym okiem wygląda. Chyba, że on to oko dopiero uruchamia w momencie, kiedy ten... Kiedy właśnie chce kogoś oszołomić. A tutaj? Rano od kłów i pazurów na całym ciele. Ale to już ślady żerowania. Zginął od uderzenia w głowę. Tu Olwego nie ma. Może bies gdzieś go zaciągnął. Aaa. Czyli tak musimy iść do jego legowiska, żeby go znaleźć. Myślałem, że może tutaj będzie leżał i zakończy z misję i elo. I wrócę i po sprawie będzie po misji. 5 minutek i już elegancko będzie misja wykonana. Pobiegł w tamtym kierunku. I chyba nie będzie tak łatwo. Co mogę powiedzieć dla widza? Mogę powiedzieć, że jest mega gorące, jak coś widzowie, także jakbym dzisiaj w jakiejś nie w formie był, jeżeli chodzi o gadanie, to chciałbym powiedzieć, że jest 36 stopni. Jestem taki mokry, jak twoja stara, jak mnie widzi, chłopie. Naprawdę. No giga jestem. Także jakbym dzisiaj naprawdę zamulał, to ciężko się mega oddycha. Ale dla widza odcinek trzeba nagrać. Pokszman. Zresztą to nie tak, że nie chce mi się grać w Wiedźmina. Po prostu jest mega za gorąco, żeby odcinek nagrywać. No to co, po śladach. Myślałem, że tutaj było to... Ta jaskinia tego biesa. Przeszedł na drugą stronę. Dobra. Dziwna tekstura. W sumie. Tej wody. Jakoś taka, nie wiem. No dziwna jakaś. Tutaj rzeczy jakieś do podniesienia. Zamknięte potrzebuje klucza. A bo tu jest strzeżony skarb. Ty no to przy okazji... A, czyli ten niedźwiedź kurwa żyje, co? O to chodzi, tak? To nie jest martwy niedźwiedź. Nie, jest martwy. A, tu jest klucz. Kiedy piszę te słowa 6 lat temu, dobra. Bądź pozdrowiony. Pozdrawiam, dziedzictwo. To zazwyczaj są nudne rzeczy, jeżeli chcecie sobie to przeczytajcie. No i tu zazwyczaj, no jakieś tam historie, ale... takie wiadomo. Przeczytam i zaraz i tak o nich zapomnę, jakbym wam miał powiedzieć te wszystkie listy, które przeczytałem. Jeżeli chodzi o takie zaginione skarby, no to szczerze mówiąc nie pamiętam ani jednego, więc... Po co, jaki jest sens czytania, że i tak tego później nie pamiętam. Przeszedł tędy, łamiąc drzewa. Tak, a ja tu mam jakieś... A, bo ja mam zaznaczone, powiedz sierżantowi, ja mam zaznaczone najbrzydszy człowiek świata. To nie, my chcielibyśmy zaznaczyć zadanie niepoboczne, tylko zlecenie, zaginiony syn. Dobra, i teraz będziemy dobrze szli, jak pięć, bo tu coś widzę, potwór jest chyba. Tym razem mi nie ucieknie. Witam, czy mieczem srebrnym mam cię rozdupcyć? Bo tak. Ooo. Dobra, jest mega łatwy ten potwór. Nie wiem, co on robi tym okiem. A, znaczy wiem, co robi, no. Sprawia, że nic nie widzę, ale... Ale nadal mogę go bić, tylko nie mogę go fokusować, jak my. Dobra, jest mega łatwy ten bies, nie? O kurwa, chyba, że mnie uderzy. Wtedy pewnie ciężej. Sporo bije, ale rzadko bije. O kurde. Kłem. Nieźle ty, z trupojadami miałem ciężej. Kłak biesa, kłak potwora, łajno biesa. Spoko, długi pazur, jakiś zajebisty mieczyk. I pewnie trofeum też jest sporo warte. No siano trochę zarobiliśmy, nie? Całkiem sporo, no i wykonamy tą misję z tym zleceniem. Zaginiony syn, może gdzieś tutaj leży zaginiony syn, chyba jest. Znaczy, był. Żółta koszula, to musi być Olwer. Pomściłem tych chłopaków, chociaż tyle. Był Olwer. A po co oni tu przyszli, nie pamiętam. Pamiętam jakby tą rozmowę, ale nie pamiętam po co oni tu właściwie przyszli. Tu coś jeszcze może być ciekawego. Już jesteśmy, to sprawdźmy. Korzeń mandragory, wątrobę jakaś, ale raczej chyba nie ta, którą potrzebuję niestety. Schemat wiedźmińskiego cechu gryfa. No i elegancko. Zawsze tutaj twórcy lubią właśnie takie rzeczy i ciekawostki pochować po kątach. Co mi daje trofeum? Dodatkowe doświadczenie i można je sprzedać za 500 golda. Znaczy można je kupić za 500 golda, czyli pewnie sprzedać za też jakieś fajne pieniądze.
Więc spoko. Dobra, zamieńmy sobie tutaj to surowe mięso na suszone owoce i orzechy, bo one więcej regena nam dadzą. Życia. Jeszcze tu bym przeszukał jakieś rzeczy. Mistrzowskie te, do naprawy, spoko. I tu też jeszcze jakieś sznurki. Fajne są tu rzeczy, jeżeli jest potwór na miejscu, to zazwyczaj oznacza, że w tych skrzyniach i tak dalej będą jakieś super drogie rzeczy i fajne. Co jest też logiczne, bo jakby to też oznacza, że nikt tutaj nie zaglądał od wieków, więc nikt nigdy nie miał okazji tego splądrować. No to co, idziemy oddać tą misję. A to chyba nie jest ta misja, o której ja myślę. Ja myślałem, że to był ten ziomuś, którego na początku gierki spotkaliśmy. Ale chyba niekoniecznie. Witaj. Jakie wieści przynosisz? No, chujowe. Złe. Twój syn został zabity przez Biesza. Jedyne, co mogłem zrobić, to go pomścić. A mówiłem mu. Synku, syneczku. Nigdy nic dobrego z Faroe nie przyszło. Zostań lepiej w domu. Przyjdzie jeszcze czas na przygody i na sławę. Twoja nagroda. Mnie to złoto szczęścia nie przyniosło. Niech tobie posłuży. Będzie służyć, dzięki, wariacie. Dobra, no to idziemy od razu wykonać kolejne zadanie. Zlecenie wiedźmińskie. Najgroźniejszy potwór na Skellige. Przemierzając dzikie odstępy Skellige, Geralt dotarł do wioski Byresdal. Tam dowiedział się o zleceniu na potwora, który zaatakował wóz pewnego kupca. Mężczyźnie bardzo zależało, bo to właśnie wiedźmin wytropił i zabił bestię. Co? Nasz bohater Geralt. Tak, to ja, bohater Geralt z Rivii. Pozdrawiam. No dobra, to idźmy. Wieś w Ferdestal. Tak, ja też nie pamiętam, jak się zaczęła ta misja. No nie pamiętam. Ani dla kogo jest ta misja. No to pewnie dawno pobrałem, pewnie było tak, że co przybyłem tutaj na miejsce, to gdzieś przy okazji jakiś był wykrzyknik, porozmawialiśmy z tymi postaciami. I tego. I zostawiłem tę misję w pizdu. Pamiętam, że tutaj mieliśmy ubić smoka. Ale bo to robiliśmy niedawno. I nawet ubiliśmy w tamtym miejscu, no. Smoka. Czyli wiwernę, czy co to tam było, nie pamiętam. A tego nie wykonywaliśmy? Tutaj nie były czasem nekery? Jest wóz. Rozejrzyjmy się. Po bokach ma rozcięcia, jakby ślady po szponach. Ale też szczękościsk i łukowate wygięcie kręgosłupa. Jakby padł na tężec, to pewnie towarzysz tego człowieka z Faroe. Dziwne, to starzec. I wygląda, jakby umarł ze starości, a nie rozszarpany przez nekery. A no to ciekawe całkiem. Jakiś duch, który wysysa... energię życiową? Coś takiego? O, pamiętam to, no za Saskens. Oj, to będzie bardzo ciekawa misja. Mało brakowało. Coś mi mówi, że to nie był przypadek. Lepiej to sprawdzę. Pamiętam tą misję, znaczy nie pamiętam, jaki był jej finał. Ale pamiętam, że... Lew w śniegu. Wygląda na świeży. Głaz toczył się tędy. Ale pamiętam mniej więcej, o co chodziło w tej misji i pamiętam mniej więcej, że była, kurde, naprawdę ciekawa misja. No, jeżeli nie lubicie jakichś zleceń i myślicie, że te zlecenia są nudne, to akurat muszę powiedzieć, że to jest ciekawe. Stąd zrzucono głaz, a tam są chyba jakieś ślady. Ślady Neckera, wyraźnie odciśnięte. No, pamiętam tą misję. To będzie ciekawe spotkanie, że tak to powiem. To po śladach. Ślady nie Neckera, a to normalnie Necker na nas pułapkę zostawił? Znak zapytania retoryczne dla widza? O, pułapkę. Jaskinia.
To nie wiem, co mu powiedziałem, pułapkę. Ale jednak pułapkę też. Co tu się dzieje? Wciągaj miecz, Geralt. Taki stalowy. Żebyśmy mieli jasność. Użyjmy kota, bo w sumie nie jest aż tak ciemno, ale... Ale użyjmy kota, będzie... Będzie lepiej widać potwory. Dobra, nie chce mi się czasem tak bić z potworami. Na przykład dzisiaj mi się mega nie chce z nimi bić, więc użyję sobie młynka. Elo. Czasem mam ochotę sobie poskakać, porobić uniki, poatakować, użyć ichni, tutaj podpalić ardem, coś tego, owego. Dzisiaj mi się mega nie chce. Trzeba załatwić to szybko, Geralt. Spam lewego przycisku myszy, na ci kurwa nie zastanawiam przez 5 sekund. Lewy przycisk, elo. Mogę już młynek zrobić? O, patrzcie, o, teraz! O ale zajebiste, co? Zajebisty młynek oddaje fest. A masz kurwa petardą. No co ty gadasz, że on mnie przyciąga? Masz petardą, ale to są beznadziejne petardy na niego. Czekajcie, trzeba pozmieniać. Weźmy to i weźmy tą petardę, to będę spoko. O kurde! Gwen! A, bo tu trzeba uniki robić, jak on pluje na nas. Rozumiem. Chyba. O kurde, ty jeszcze pierdzi. Co ja w niego rzucam? Purchawką, to dobrze chyba. Kurde, mocny jest ten krabopank w sumie. Ale mało odporny na ogień, więc elegancko. Czy jak stakuje jakby... Nie. Myślałem, że jeżeli stakuje jakby wyśmienitą gwiazdę, to zadaje mu więcej damage'u, ale to tak za bardzo nie działa z tego, co widzę. Dobra, już mogę chyba dojeżdżać, nie? Quen mi się zaraz zepsuje, ale... Poszło Quen. Żyjmy. No i dusimy. Kurde, mocny ten krabopają. O! O, no unik został zrobiony. No kurwa, co to jest za mocny... Ty, to jest mocny zawodnik, nie? Nie kończmy to, tylko ja tu muszę użyć chłopie jaskółeczki, bo on mnie zaraz rozdupcy, nie? Mocny zawodnik. Fajnie, podoba mi się to. O kurde. Dobrze, że Quen użyłem. Dobra, uniki, uniki. Mamy to. Ale dziwny, ale dziwnie to wygląda, wariacie. Dziwny otwór, ale jak to mówią... Póki ciepłe. Na bank ktoś już zrobił jakiś hentai z tego, nie? A z kurwa z ciekawości zobaczył. Co by to wyobraziłem niestety. Dobra, weźmy jakieś mutageny. Fajny był ten młynek, co? Zajebisty był. Rozdupcyliśmy w 5 sekund te wszystkie te małe gówniaki, co się zrespiły. Właśnie po to był ten młynek wykupiony. Mówiłem kiedyś, że kiedyś będziemy otoczeni przez przeciwników i będzie można młynku użyć. No i proszę. W końcu nam się udało. Chociaż dużo okazji, żeby faktycznie tak efektywnie użyć młynku nie mieliśmy. No to teraz się nadarzyły. Wydarzona w środku jakby but, który ktoś zgubił biegnąc. Robi się coraz ciekawiej. Ja nic nie mówię. Łapa Nekera i ludzka stopa? Mała, jakby dziecka najwyraźniej biegło. Ja nic nie mówię, nie. Po prostu idźmy za flow. Ale bym sobie wydobywał rudy. Nie wiem czemu, jak widzę takie jakieś takie dziwne skały, to mam ochotę pokopać sobie kill-offem. Nie wiem z jakiego względu, ale tak mam. Tylko lubię, zawsze lubiłem w goticzku sobie zbierać właśnie. Rudy. Sprawiało mi to z jakiegoś powodu mega satysfakcję. Tu ślady się urywają. Chodzenie i zbieranie tych rud. Szkoda, że Gerwald nie może chodzić.
Kto rozwiesza rysunki w takim miejscu? Nie machać kilofem. O kurde, cały plan na mnie. Wyglądają, jakby narysowało je dziecko, albo ktoś, kto pazgra jak kura pazurem. Dwa patyki wystające zza pleców. Zdaje się, że to ja. To jest chyba wóz? A to miejsce, w którym miał mnie zmiażdżyć kamień. Precyzyjny plan. No to już wiem, skąd wzięły się ślady Neckera przy głazie. Tylko ciekawe, kto naprawdę je zostawił. Te kulki na nóżkach to Endriagi. Zdaje się, że miały mnie wykończyć. To wszystko wygląda na jakiś plan. A to musi być miejsce spotkania. Wygląda na to, że ten cały zamach to wysiłek drużynowy. Czas poznać tych dowcipnisiów. Coś mi się wydaje, że dowcipnisie mają 5 lat. Necker. Rozszarpało go coś dużego, a potem ktoś obciął mu nogi. No żeby użyć kobutów, Geralt, łącz fakty, to jak ja łączę fakty szybciej niż ty, to już jest niedobrze. Dobra, musimy użyć tego. Tego eliksiru na przeczyszczenie, że tak powiem. W sensie eliksirów z organizmu, bo nic nie... O, Necker! O kurde! Czemu raz Neckery tutaj noszą jakieś maski takie dziwne? Co to są w ogóle za maski? A raz nie noszą. Nie wiem, z czego to zależy. Pokaż, co on nosi. Jest chyba jakaś czaszka po prostu. No. Nie wiem, to jakieś inne stado jest chyba. To chyba są wilki, więc wyciągam broń z... A, Neckery. Nieważne. Kurde, sporo tu Neckerów. To chyba raczej Kidos by nie dał rady tutaj przejść. Dumę. Tak, tylko łączę fakty. Fajne jest też to, że tutaj świat żyje i na przykład jak tutaj pewnie jakaś owca. No właśnie, nie wiem co to leży. Jakieś owca chyba przeszła tutaj i Neckery ją zabiły. Czasem można właśnie zauważyć tak, taką fajną scenerię, że przechodzę sobie i widzę jak jakieś, nie wiem, wilki atakują na przykład jelenia. Spoko to jest. Świat żyje, wydaje się żywy. To chyba to, co najbardziej dodaje gierce takiej prawdziwości właśnie, że świat żyje. Dzieją się jakieś interakcje, ludzie o czymś gadają, nie? Faktycznie jakby to się działo naprawdę. W Cyberpunku trochę zepsuli, ale no tam świat był dużo, dużo większy i tak mi się mega przyjemnie grało w Cyberpunku. Uważam, że Cyberpunk to druga najlepsza gra zaraz po Wiedźminie. Ja giga fan CD Projektu Red. A udaj się w nocy! No dobra, stop, to medytacja. Do północy. Północ to już noc, nie? Więc północ zawiera w sobie noc. Czyli myślę, że tak. To musi być tu. Możecie wyjść. Widziałem wasz plan. Poza tym i tak was słyszę. Jedno rzęzie jak wrząca woda w zardzewiałym garze. Drugie dyszy nerwowo jak sarna złapana w sidła. A trzecie, powinno wziąć coś na gardło. Polecam ekstrakt z tymianku. Jaka ekipa cała. Zaraz pożałujecie, że się urodziliście? O co tu chodzi? Ktoś mi raczy wyjaśnić, o co tu chodzi? O to, że ty jesteś tam, a my tutaj. Sytuacja może się zaraz odwrócić. Wiedźmak nie gada. Bo Poldek zrobi z niego zupa wiedźmakowa z ziemniakami. Właśnie, schwytaliśmy cię. Teraz jesteś zdany na naszą łaskę i niełaskę. O! Co? Mógłbym się teraz odwrócić na pięcie i... Poldek powiedział, wiedźmak zamknie paszcza, bo skończy zupa. Zupa z trupa. Miam, miam.
Dziwię się, że do tej pory tam nie wylądował. Mieliście go zabić. Co? Nie było mowy o zabijaniu. Właśnie. Mieliśmy go tylko nastraszyć. Żeby wiedział, że my straszni i groźni i źli. I nie wchodził nam w drogę. Chyba się nie zrozumieliśmy. To morderca. Taki sam jak oni wszyscy. Jak ten, który zabił moją Adarię. Bardzo nam przykro. Z powodu twojej żony, ale... Doppler. To nie ten wiedźmin ją zabił. Nie możemy go karać za winy innego. Ten też ma wiele na sumieniu. Słyszałem, co zrobił z Koredem w Tysa. No kurde, ja nie słyszałem, a co zrobił? Ale złotego smoka oszczędził. Tak. A co powiecie o Werenie? Tej bruchsie, która lubiła niebieskie róże z Nazairu. Dla niej nie miał litości. Nie wiem, kto to. Kończmy z tą farsą. Nieraz pomogłem potworom. Werena zabijała niewinnych ludzi. Musiałem coś zrobić. Ta. Ale wielu innym potworom pomogłem. Tak? Niby komu? Nie ma na to czasu, gincie. Pomogłem Bożątku. Pomogłem Bożątku. Właściwie ostatnio nawet dwóm. Jankowi i Sarze. Mówi prawdę. Słyszałam o tym. Nie rozśmieszaj mnie. To nic nie znaczy. Dogadałem się z Fugasem. Nie wiem, kto to. Wypuściłem nowigradzkiego Dopplera. Całkiem niedawno darowałem życie nowigradzkiemu Dopplerowi, który kradł jedzenie dla Skojatel. Chociaż za jego głowę oferowano mi okrągłą sumkę. Tak? Wdzięczny ci jestem. Niewielu już nas zostało. No widzisz? Tak było? Nie jest taki zły. Wypuśćmy go. Chcesz go wypuścić? Teraz? Żeby nas wytropił i pozabijał? Nic wam nie zrobię. Nie zabijam rozumnych istot. Łżesz. Każdy wiedźmin to morderca. Zabijam potwory, to fakt. Taki mam zawód. Ale tylko wtedy, kiedy zagrażają ludziom. Nienawidzisz nas wszystkich! Ludzie nienawidzą was wszystkich, bo was nie znają. Nie wiedzą, kto z was jest naprawdę groźny. Tylko wiedźmini stoją między wami i ludźmi. Znamy oba te światy i oba chronimy. Zabijamy niebezpieczne potwory, by te rozumne mogły żyć w spokoju. Mówisz tak, bo się boisz. Wiesz, że mamy przewagę. Nie macie. Gdybym chciał, już dawno bym was zabił. Ja mu wierzę. Wypuśćmy go. Jestem za. Moim zdaniem nie kłamie. Tak, puścić wiedźmaka. Głupcy! Zjadł was jak małe dzieci. Udaję sprawiedliwego i łagodnego. Ale to podstęp. Ludzie zawsze kłamią! Daj spokój. W ten sposób nie przywrócisz życia Dali. Zostańcie tutaj! Sam zrobię z nim porządek! Nie chciałem spoilerować, ale wiedziałem, że to się tak skończy. Coś czuję, że na końcu będziemy mieli wybór do wyboru. No zazwyczaj wybory mamy do wyboru, tak? Stąd nazwa wybór. Nie wiem, czemu ja takie rzeczy mówię zawsze. Wybór do wyboru, kurwa. Bo zacząłem początek. To miałem, kurwa, skończyć. Bez sensu. Ale coś czuję, że będzie wybór do podjęcia odnośnie tego, czy chcemy go oszczędzić, czy chcemy go zabić. Kurde, strasznie, strasznie łatwy do pokonania. No, jest wybór, czy mam go... A, on zginął po prostu. Miałeś rację. Potwory są jak ludzie. Jedne są dobre, inne złe. A jeszcze inne po prostu zagubione. Szkoda go. Kiedyś był inny. Żałuję, że daliśmy mu się namówić. Weź to. Taki drobiazg od nas. Żebyś nadal pamiętał, że nie wszystkie potwory są niebezpieczne.
Dziękuję. O. Ale w ogóle ma koronę jakąś. Co zostałem? Buty ze skóry Nekera? O kurde, to ciekawe, jakiś unikat. Fajne, ma pokaz jak one wyglądają. Podmiot. Zajebiste w sumie. Dziętki. Zachowamy sobie w skrzyni. Będziemy mieli okazję w pewnym momencie tutaj ubrać manekina. To już wiem, jak go ubierzemy. Te butki. Dobra, idziemy wykonywać kolejne zlecenia, chociaż zleceń widzę, że już nie mam, także... Że co, o wysoką stawkę? Turnik Winto w Passive Lodge, czy to jest... Czy to przyszedł ostatni tutaj moment? Odpowiedni moment? Na to, żeby ten turnik Winta wykonać? Wydaje mi się, że tak, wczoraj przez ostatnie 30 minut graliśmy w Winta, dzisiaj przez ostatnie 30 minut zagramy w Gwinta, czemu by nie? Musimy się udać do Passiflory, ale przede wszystkim na samym początku musimy się udać do znacznika szybkiej podróży. Weźmy sobie suszone owocki, zjedzmy. No i lecimy, nie wiem czy tędy przejdę na drugą stronę w ogóle. Gdzie jest ten znacznik? O kurde, na destylarnię? Nie no! Tutaj chodźmy. Bo ja tam na tą destylarnię to się chyba nawet nie dostanę. Chodź Płotkens. Słuchaj, jest misja. Lecimy na dół, dawaj. Gazu Płotka. Gazu! Dawaj. Fajny na początku Wiedźmina 3 był błąd. Że jak zjeżdżałeś Płotką z tego, właśnie z góry to ona tak jakby na dwóch łapach zjeżdżała, jakbyś chłopie na motorze. Próbował zjechać. A swoją drogą, o tu coś może być ciekawe, a tu stąd przyszedłem. Swoją drogą, a propos motorów, gramy na streamach, na przykład w MotoGP 2020, więc zapraszam, codzienny stream o 20, pozdrawiam z rodziną. Dobra, chodźmy do tego znacznika. No i co, mam nadzieję, że nie będę powtarzać 25 minut. I 25 razy każdej partii Gwinta, tylko uda nam się za pierwszym razem. Chciałbym to zrobić tak, że jeżeli wygramy, to wygramy, jeżeli przegramy, to przegramy. Ale mama mówiła, że jesteś bohater. Bo jestem. Ale coś mi się wydaje, że jeżeli przegram, to nie starczy mi cierpliwości na to, żebym to zaakceptował. Poszukiwania Ciri doprowadziły Geralta do wniosku, że kluczem do znalezienia dziewczyny jest Uma. Najbrzydszy człowiek na świecie, na którym ciążyła tajemnicza klątwa. No tak, jeszcze Umę mamy do spotkania. Udamy się tam na pewno w następnym odcinku. Na pewno to może nie przesadzajmy, ale... Raczej w następnym odcinku tam zajrzymy. Dobra, witam! Do Passiflory idziemy po raz kolejny. No właśnie, ciekawe co z tym zamachem, co oni planowali. Planowali ten zamach i planowali, ale ciekawe, czy ostatecznie im wyszedł. Znaczy, no nie ma takiej informacji. Wiem, że jest sporo ludzi z Dijkstry, ale... Na mieście ogólnie chodzi, ale... Chyba nie na tyle dużo, żebym mógł podjąć wniosek, że wyszło im. Dobra, gdzieś tu my planowaliśmy zamach, tylko nie pamiętam, gdzie tu było wejście. Gdzie my planowaliśmy ten zamach? Tutaj turnik Winta, tutaj? Chciałbym zajrzeć do tego miejsca jeszcze raz. Tutaj? Nie pamiętam, gdzie robiliśmy ten zamach ostatecznie. A tutaj w ogóle mam skrzynkę. Zadanie zaktualizowane? O wysoką stawkę, porozmawiaj ze skrybą. No tak, tak. Tylko ja bym chciał zobaczyć, czy oni nadal ten zamach planują, czy już go wykonali. Dobra, kliknę zapis, ukradnę co mogę ukraść, jakieś zarodzewniałe kubki i talerze i idziemy grać. Witam serdecznie. A, jeszcze bym zajrzał może do karczmarki. A, karczmarka to jest ta laska. Wszystkie drogi prowadzą do Passiflory. Witam ponownie. To prawda. Kiedy tak na ciebie patrzę. Tak, tak, pamiętam, dobra. Ale ty już nie miałaś nic, żadnych kart. Masz? A nie, dobra, ale już mam te przedmioty. A, kup jeszcze raz. Ale ono ma pieniędzy, kurwa. Ty pierwszy raz widzę ogórek w tej grze. Ogórek jadalny, serio.
Pierwszy raz widzę ogórek. Podejrzany, że akurat ogórek można znaleźć w pasiflorze. Sasi trochę, dobra. Trofeum z biesa możemy sprzedać. Ona coś jeszcze kupi od nas? No tutaj trupiecie w sumie mogłaby pokupować. Według ceny sortuj i sprzedaję to wszystko. Bo tutaj te skóry, one za bardzo mi są... nie są przydatne, one są mega dużo warte i mega dużo ważą w ekwipunku przede wszystkim. Zobaczcie ile się, jak dużej ilości się pozbywamy kilogramów. Zrzucamy wagę. To sprzedamy fajki, fiolki raczej też się nie przydadzą. Dekoracyjny miecz też nie mam, 7000. Xeno coś tam, o kurde to chyba jest fajne. Przedmiot potrzebny do wykonania zadania, odkupię jednak. Czaszka, rupieć. Kurcza skóra. Muszle. To. O kurde, jeszcze tutaj są rzeczy. Świecznik. To są mega dużo, ważą te rzeczy. Sprzedawajmy. Tutaj kilogram, tutaj kolejny kilogram. Wszystko posprzedaję, poczekajcie no. A to w sumie mogłem zatrzymać wam to, bo to jest nudne klikanie jednego przycisku w kółko. To dajcie mi to wszystko posprzedawać. Dobra, udało mi się schudnąć do 87 kg. Postman. Bywaj. Więc idziemy grać w Winta w końcu. Chciałbym wziąć udział w turnieju. Chciałem, że można tu zagrać o wysoką stawkę. Najpierw to trzeba mieć czym. Niech pokażę kartę. Karty w porządku. A na wpisowe ma? Ma. Ma. No dobrze. Niech poda imię, to dostanie bilet wstępu. Geralt z Rivii. Geralt z Rivii. Rozgrywka zacznie się niedługo, ale najpierw musimy pozbyć się hołoty. Niech poczeka. Tylko uczestnicy turnieju, reszta won! Psia! Zapraszamy pojutrze. No proszę, Geralt z Rivii. A już myślałam, że to będzie bardzo nudny turniej. Ogrywanie rolników, rzezimieszków i fałszywych arystokratów nie dałoby mi aż takiej satysfakcji. My się znamy? Powiedzmy, że mamy wspólne znajome. Słyszałam o tobie dużo dobrego, ze szczegółami. W takim miejscu jak tutaj taka rekomendacja może niepokoić. Jak masz na imię? Sasza. I jak dalej? Albo może od razu powiedz, jak naprawdę się nazywasz? W takim miejscu jak to, Sasza musi ci wystarczyć. Widzę, że znasz całe towarzystwo. Często bywasz w pasiflorze? Czasami można mnie tu spotkać. Nie kojarzę wszystkich graczy, ale... to Patryk Hazelnut. Te trzy nigdy go nie odstępują. Znałem kiedyś mężczyznę, który zatrudniał dwie zerlikańskie wojowniczki jako obstawę, ale one chyba... mają inne talenty. Ten niziołek to Bernard Tule, rolnik. Podobno gra dla przyjemności, ale każdy chce wygrać, prawda? A na tego lepiej uważaj. Niespecjalnie przepada za takim jak ty. To właściwie zabawne, bo Fineas sam jest półelfem. No a o hrabim Tybalcie musiałeś słyszeć. W końcu to on jest organizatorem turnieju. Co? Nie słyszałem. Nie słyszałem. Podobno jest bajecznie bogaty. Nie wiem ile w tym prawdy, ale na pewno było go stać na tytuł hrabiowski. A to co, to się ten tytuł wykupuje? Jakieś siano? No dobrze. Do zobaczenia później. Spróbuj porozmawiać z innymi graczami, zanim turniej się rozpocznie. I tak musimy poczekać na hrabiego Tybalta. No dobra, tak jak mówisz, żebym spróbował, to chętnie. Witam. Przepraszam, ale muszę się skupić przed rozgrywką. Przepraszam, ale właśnie muszę się rozprosić, żeby się nie skupił na rozgrywce. Właśnie widzę. Na pewno lepiej na tym wyjdę niż ty na rozmowach z Saszą.
Na twoim miejscu bym na nią uważał. To pogadali. A mogę jeszcze raz? Przepraszam, ale muszę... A to nie przeszkadzam. Myślałem, że możemy go ostatecznie mega wkurzyć, jak tam zapytamy go drugi raz. Też jestem tu nowy. Całe wieki zajęło mi uzbieranie wpisowego. Na pieczarkach trudno się dorobić. Naprawdę jesteś rolnikiem? A co, nie wyglądam? Mam hodowlę, kawałek za miastem. Całymi dniami mógłbym siedzieć i patrzeć, jak rosną. A co, zapachem? Jakim zapachem? No, pieczarki pieczarkami, ale czasem trzeba się wyrwać. Moja pani zaraz płacz, że mnie tu w Nowigradzie zatłuką. Ale mówię jej, Hortensio, taka okazja, najlepsi gracze, najrzadsze karty, no to już musiała mnie puścić. Kurde, teraz w sumie mi przyszła taka pomysł do głowy. Powodzenia. A może mi się zająć tak hodowlą pieczarek? To jest prawdziwy duch gry. Za to ten półelf o tam od jakiegoś czasu już morduje mnie wzrokiem. Zajebiste. Uwielbiam grzyby. Zawsze lubiłem strasznie grzyby. Pieczarki, wszystko. Pozgrzybki, prawdziwki, wszystko. Jakieś mnie mega grzyby jarają, ale nie lubię ich zbierać, ale tak żeby tak tylko patrzeć jak rosną, fajnie. Często bierzesz udział w turniejach? A ty co? Chcesz mnie wymacać jak dziwkę zanim się zdecydujesz? Może ci jeszcze karty pokazać, albo chujem zamachać. Śmigło dla widza? Zobaczę twoje karty, kiedy zagramy. Tak wysoko raczej nie zajdziesz, mutancie. No i po śmigle dla widza. Witam wszystkich na zamkniętym turnieju gry w Gwinta. Przez zamknięty rozumiem nie tylko elitarny charakter tej imprezy. Każdy, kto opuści teren Passiflory przed zakończeniem rozgrywek, zostaje zdyskwalifikowany. To zasada numer 1. Zasada numer 2, 3 i 4. Żadnych awantur, nieczystych zagrań i magicznych sztuczek. Gramy o złote figurki. Zwycięzca dostanie wszystkie oraz nagrodę pieniężną 9-krotnie wyższą od wpisowego. 9 koło można wygrać na tym turnieju? 9 graczy. Turniej podzielony zostanie na 3 rozgrywki. Finalista zagra ze mną. Pary przeciwników będą wybierane drogą losowania. Proszę o odczytanie porządku pierwszej rozgrywki. Ksio! Finas i Tim Knot. Patrick Hazelnut i Harald Fetterbunds. Ale z 9 graczy, to jak to? Gerwald z Rivi i Bernard. O, Gerwald. Gerwald z Rivi. No proszę, ale się złożyło. Bramble Frutenstroch i... Madame Sasha. Wspaniale. To 8. Życzę wszystkim przyjemnej rozrywki. A, czyli jest 8 graczy i ten ziomo. No dobra, teraz rozumiem. No dobra, to rozpierdolmy. Jak on się nazywa? No, Bermurt? Się zaczyna. Bertrud? Będę miał co opowiadać Hortensji i dzieciakom przez rok. Grajmy. Sorry wariacie, ale ja tu muszę wygrać, nie? Poczekaj chwilę, do... O. No dobra, no to nagramy. To co, Królestwa Północy chyba ostatecznie oddadzą, tak mi się wydaje. A rozpocznij. Chciałem zapisać sobie giereczkę. Widzę ta sama talia, ten sam dowódca. No, no, no. No dobra. Trzeba wywalić jakąś useless kartę. Nie wiem, czy jest tu useless karta w sumie. Wszystkie karty są super. Ta jest chyba useless najbardziej. No i West też bym wywalił, czyli zróbmy coś takiego. O. No i super. Już mi się, już mamy tutaj solidną podstawkę. Pyk, wymiana za Dijkstrę. I jest dobrze. Dobra, myślę, że pierwszy ziomuś nie będzie jakiś najtrudniejszy. Powinno być git. Mamy całkiem solidne, całkiem solidne karty. Fajnie by było to jakieś mądrze rozegrać ogólnie. To jest 20 ileś punktów, więc gramy o ostatnim linię. Tak faktycznie teraz się skupić na tym, żeby to dobrze zagrać, nie? I nie tracisz żadnego punktu. Okej, okay, on ma bardzo podobną talię do naszej, tylko gorszą. Także git. Jeszcze tego zioma chyba też możemy zagrać, mi się wydaje.
Dobra, zagrajmy go. Triss Merigold, co on... Ja mam te perełeczki zachowane na następną rundę, więc git. Strasznie mi gardło boli, bo nie, że streamuję po 4 godziny dziennie, to nagrywam chyba... nagrywam po 2 odcinki dziennie, a dzisiaj 6 muszę nagrać. Strasznie, a mnie już pierwszy odcinek, który dzisiaj nagrywam, mnie już gardło boli. No dobra, zagrajmy coś takiego. Jakby mi się głos łamał, to sorry widzowie. Dobra, przeciwnik spasował, gituwa. Pyk. Kartę poproszę. Może być manekin w sumie. Może być, no. Bo my sobie będziemy podmieniać za tą medyczkę tego manekina. Przywróćmy sobie, co przywrócimy? Trebusz? A tego zioma możemy. Wzmocnioną balistę, nie? I one się połączą razem. To chyba najrozsądniejsze. Dobra. Powinniśmy to wygrać. Gradobicie. Dobra, na szczęście mam jeszcze jedną. Jeszcze jedną tą. Jeszcze jedną. A czekaj, ja nie mogę przywrócić tego, co on mi spalił teraz? A nie, mogę, dobra, już się przestraszyłem. Jeszcze mam jednego, jak to się, manekina. Myślałem, że jak mi drugi raz spalił jedną kartę, to już nie mogę ją przywrócić. Na szczęście mogłem. Dwa Wesemiry? No to jest Gwent Redux. Tutaj możemy się, kurde, w sumie wszystkiego spodziewać. Nie wiem, co nas zastanie. Tu może być jakaś mega powalona talia. A może być mega do dupy talia w sumie. Nie wiem. Nie wiem, czego się spodziewać. Dobra, no rozdupcony i to tak solidnie. Z nawiązką. Dzięki, wajacie, miło było, to se nie poopowiadasz. Gratuluję. To szkoda, że tak przy pierwszej partii. No, ale to tylko gra. Najważniejsze, żeby się dobrze bawić. Podoba mi się to podejście zawsze. I jak poszła pierwsza rozgrywka? Nieźle. Widziałem, że ty też wygrałaś. Mam wrażenie, że mój przeciwnik był pijany. Miał całkiem niezłe karty, ale... Pewnie nie mógł się skupić. Może dokończymy tę rozmowę na osobności. Mam dla ciebie pewną propozycję. Spotkajmy się na tarasie na górze. No pewnie. Dobrze. A ja jestem materialistą. Ale to ja mogę tu tak wyjść? Nie mogę, na pewno nie mogę wyjść przecież. Trzeba jakoś inaczej iść na ten taras, mi się wydaje. Że tędy. Tamtędy jak wyjdę, to chyba... dupa będzie. Wyjebaliby mnie z turnieju, słucham. Panie Sasza. Nareszcie sami. To o czym chciałaś porozmawiać? Nagroda w turnieju to fura pieniędzy. Nie wiem jak ty, ale ja wolałabym się upewnić, że nie trafią w niepowołane ręce. Trudno liczyć na szczęście. Lepiej byłoby je stąd wynieść. Wiesz, taktownie. Bez niepokojenia innych. Nie tego się spodziewałem. Znaczy, nie sprawiałaś wrażenia... Złodziejki? Rzeczywiście, nie zajmuję się tym na co dzień. Dlatego przydałaby mi się pomoc. Dlaczego przychodzisz z tym do mnie? Słyszałam, że Geralt z Rivii nigdy nie opuściłby kobiety w potrzebie. A ja jestem kobietą, która pilnie potrzebuje tych pieniędzy. Od kogo to słyszałaś? Od Fringilli, Vigo. Opowiedziała mi o waszych przygodach w Beauclair. Podobno można na ciebie liczyć w słusznej sprawie. Załóżmy, że ci pomogę. Nie wygląda mi to na słuszną... Załóżmy, że ci pomogę. Załóżmy! No dobrze, załóżmy, że ci pomogę. Podzielę się z tobą pieniędzmi oczywiście. A co jeśli to ja wygram turniej? Wtedy będę miała dla ciebie inną propozycję. To jaki mamy plan?
Opowiem ci wszystko we właściwym momencie. Na razie po prostu zachowaj czujność. A gdybyś odpadł z turnieju, zostań do końca. Zobaczysz, będzie warto. Nie odpadnę, ja wygrywam ten turniej. To wszystko zagadkowo, ale niech będzie. Świetnie, w takim razie wracajmy do pozostałych graczy. Czyli tak czy siak 8 koła będzie moje, 9? Ty coś, teraz tak szczerze mówiąc, wątpię, że my te 9 koła dostaniemy. Tak, ona pewnie to ukradnie i nie zobaczymy nawet grosza z tego całego turnieju, obawiam się. Bo to, że to było powalone, jeżeli dostałbym tyle pieniędzy. Życzymy przyjemnej rozgrywki. Czas rozpocząć drugą rundę. Proszę o uwagę. Madame Sasha i Gilbert z Rivi. Phineas i Harald Fetterbuns. Psia! Życzymy przyjemnej rozgrywki i niech los zawsze wam sprzyja. No dobra. Wygraj z Saszą, taka jest misja. No i misja zostanie tutaj. Tak wysoko raczej nie zajdziesz, mutancie. I misja, ale ona gdzieś idzie, ty. Chodź tu, Sasa. Ty kurwa leziesz. Jeśli dasz mi wygrać, pogniewam się. Łatwe zwycięstwa w ogóle mnie nie cieszą. Nie mam zamiaru. Chociaż ciekawy jestem tej innej propozycji. No dobra, Sasza. To szykuj się na przegraną, rozpocznij rozgrywkę. Ni cesarstwo, ni w gardu. Dobra, zaraz zobaczymy, co robi jej dowódca. I teraz tak. Ten ziom przywołuje balistę ogólnie, czyli balistę można by było wyrzucić. Prosta piła. To wywalamy, git. No i to wywalamy, nie? No tak średnio nam dobrało, bym powiedział raczej. No, nie jestem mega zadowolony z tego, co dostaliśmy, ale trudno. Co robi jego dowódca przede wszystkim? Jej dowódca. Niszczy najsilniejszą jednostkę dalekiego zasięgu. Daleki zasięg to jest który zasięg? To jest chyba ten środkowy. Jeżeli mamy powyżej 10 punktów. No kurde, mocne. Mocne, mocne, mocne. O. No, to coś czuję, że nie będzie, kurwa, to łatwa rozgrywka. No, to Lambercik. Niestety beznadziejne karty dostaliśmy. Nie wiem, co zagrać. Cyrille? Zagrajmy, spróbujmy. O. Poddać się. No teoretycznie Trebus mógłbym rzucić, ale wolę się chyba poddać. Oczywiście, żeby taktycznie przegrać jedną rundę. Teraz to wygramy. I oczy Krinca, kolejny szpieg. No dobra, to Trebusze. Proszę spasować. Git. Znaczy nie wiem, czy git. Kurde, mocne, mocne. Mocna talia. Proszę. O, dobrze, dobrze. A nie, gówno. Nie, dobrze, dobrze dostaliśmy. Fajną kartę dostaliśmy, dobrze. Dobrą kartę, dobrą, dobrą. Weźmiemy sobie, rzucimy mu tego szpiega. Jeszcze jakaś fajna karta. No chujowo. Wyszło. Ale jest jak jest. Trudno się mówi. Idzie do przodu. Proste. No to co? Przyzwijmy balistę. Dwa razy. Proszę już bez żadnej kurwa katriony. Spoko? O! Ja pierdo... A nie, dobra. Nic nie spalił mi. Zajebiście jednak. Nie no, mocno ma talię i mocnego ma dowódcę. Mega mocnego, nie? Nie, jest... Petarda jest dowódca. Możemy mu teoretycznie spalić tutaj karty na środkową linię, ale chyba na... A nie, nie możemy, bo ma 9 punktów na środkowej linii. Dobra. Zwyciężamy. Zwyciężaliśmy. Kurde, no najgorsze, że on mi te karty tu popali, nie? To jest najgorsze.
jak ja to rzucę te karty tu. A ja jednostkę obręczniczą niszczę. No dobra, trudno, no muszę spalić te karty, nie mam innego wyboru. Nie mam innego wyboru. Jest jak jest. Teraz Filipa. Teraz mu mogę spalić tą ósemkę. Albo mogę zagrać Czyste Niebo. Spróbujmy spalić mu tą ósemkę. Aha, nie, bo ja przecież na ostatnią obliżniczem niszczę. Zapomniałem znowu. I teraz Czyste Niebo. Co się dzieje? Okej. 39. Podmianka. Za co podmienił? Za szpiega. Wczytuję to, nie? Nie zdzierżę, wczytuję. Podobają mi się mężczyźni, którzy umieją przegrywać. No. Pamiętasz o naszej umowie, prawda? Zostaniesz do końca turnieju. Zmieniłem zdanie, smulczy jebany. Zmieniłem zdanie. Szkoda. Czytuję tam gierkę w pizdę, nie przegram tego. Nie ma takiej możliwości. Dobra, myślałem, że będę w stanie przegrać, ale nie ma takiej opcji. Siema, słyszałem, że tu turniej jest gwenta, ja bym chciał zagrać. Chodź tu, sza. Skipujemy, rozpierdalam cię. Nie wygrasz tego ze mną. Kurde, ale nie no. Wkurzony jestem, miałem złonshotować ten turniej. Pojebane, jakie dobre karty ona dostała, jakie ja beznadziejne. Dobra, ale próbujmy jeszcze raz. Pewnie wam wytnę tą rozgrywkę, bo przegraliśmy, więc pokażę wam pewnie tylko tą. W ogóle na dobrym profilu nagrywam. Dobry talarek zostaje. Kedwańskie wsparcie. Balista też. Nie, balistę możemy wywalić. Grzyby możemy zostawić. I w sumie to generalnie bym wywalił chyba Lamberta. O, i dostaliśmy tego zioma. Nie wiem, czy to w sumie dobrze. No, co tam? Gianna Talisa od razu. Cztery punkty. No to talarka możemy zagrać w sumie. Okej, szpiega. Też ma. Kurde, ci szpiedzy są tak OP. Jakbyśmy trochę ich więcej mieli w tym. W Królestwach Północy to by było super. Bo w tych mamy dużo mega szpiegów. Właśnie w Królestwie Nilfgaardu, w Cesarstwie Nilfgaardu. No ale nie gram Cesarstwem Nilfgaardu. Zazwyczaj. Czy my chcemy zagrać Gerwarda? Czemu nie? Pewnie się podna, a gra dalej. No dobra. Dobra, to ja się mogę poddać teraz. Manekin. O, co ona sobie zgarnęła? Jakąś gówno kartę wzięła w sumie. Mogła chyba tego, szpiega sobie zgarnąć. Przeciwnik spasował. No to niedobrze, bo ja nie mam żadnej słabej karty do rzucenia. To jest problem. Mógłbym Shani szpiega mu przywrócić, ale no nie za bardzo. Ty, no nie mam co rzucić, nie? Ale gówno. Jen rzucimy. Ale tu 7 punktów, nie mam żadnej karty za 1 i za 2 niestety. A może stety w sumie. Dobra. Nieważne. Mogę w sumie rzucić Keirę i te czarodziejki. No bo on mi tak czy siak raczej to spali te czarodziejki. Ona w sumie. No dobra. Kerwańskie wsparcie obleżnicze. Ahoj. Dałoby się trochę więcej tym balist. Może ze 3. Wtedy byśmy solidny damage mucili. No ale niestety nie mamy.
damage mu ci, no w sensie dużo punktów byśmy mieli, tak? O to mi chodzi. Katriona, no można się było spodziewać. Weźmy sobie szani, użyjmy. I weźmy szpiega. Zawsze to dodatkowa karta jakaś. Okej, okay, to jest spoko. Bo to mi przyzywa tego Kaleba. I pali mu tą kartę, chyba. Dobrze mówię? Dobrze mówię. No, powiem wam szczerze, że zielonego pojęcia nie mam, jak ja tamtą poprzednią, bo ja ogólnie poprzednią rozgrywkę przegrałem, miałem mega pecha. Nie wiem w sumie, jak to zrobiłem. No, musiałem dostać mega słabe karty, chyba najgorsze, jakie mogą karty dostać. A ona musiała chyba dostać najlepsze, jakie miała, nie? Ta. No, jest tu zmiażdżona została. Dzięki. Cóż, mam nadzieję, że los dalej będzie ci sprzyjał. Też mam taką nadzieję. Proszę państwa, trzecia rozgrywka. Emocje rosną. Zwycięzca tej partii zagra w finale z samym hrabią Tybaltem. Phineas i Gerhard z Rivi. Psa! Z mutantem grać nie będę. Mam rozumieć, że poddaje pan partię? Dobrze, w takim razie... Niczego nie poddaję, kurwa! Zmiażdż go jak pluskwę! Życzę udanej rozgrywki i proszę pamiętać o zasadach turnieju. Żadnej magii i awantur. No dobra. A jakich my mamy? Ty, mamy jakiegoś nowego dowódcę w ogóle. Niszczy jednostkę oblężniczą twojego przeciwnika. Kurde, to jest fajne w sumie, nie? Tak generalnie. No ale czyste niebo oddaje i może uratować nam w sumie. Lubię życie. Sorry widzowie. No dobra. To wymiana jakaś oblężnicza jednostka, nie, trebusze, nie, tris, nie, talaska, nie, Kaleba też bym raczej zostawił. To tego mistrza oblężniczy trzeba wywalić, okej. Okay. No to teraz to chyba Kaleba bym wywalił, czy nie? Nie, w sumie ten Kaleb fajny, zostawmy go. Co robi jego ziomuś? Przesuwa jednostki ze zdolnością zręczność do rzędów, które maksymalizują mi siłę. W sumie spoko, ale generalnie useless. Ty, a jak ja mu tu rzucę, to mu się podnoży pomnoży minus? Ale rozjebany chłop został, nie? Ale plusy też mu się pomnożą, ale minusy też. Minus 10. Eleganckie zagranie, wariacie. Dobra, no generalnie to ja bym się poddał teraz, nie? Chociaż z drugiej strony mogę Kaleba i mu spalić tą 16. Ta, to też nie jest głupie. Kaleb i 16 mu palę. Czemu mu nie spaliłem 16? A, bo musi mieć więcej niż 10 punktów, a miał 6. No debil. No trudno. Raz się wygrywa, raz się nie używa mózgu. Mówi się happens to the best. Dobra, przynajmniej szpiega jakiegoś dostaliśmy. Super są, nie no, szpiegowe są, szpiegowi są, szpiegowi? Szpiegowie. Są totalnie OP. Czy my chcemy to wygrać? Nie możemy w sumie spasować. Nie musimy jakoś na siłę tego wygrywać. Głupie zagranie, ale to jest często, że komputer myśli, że właśnie opłaca się na koniec grać szpiegów. Tylko teraz zadałem minusowe, jakby minusowy damage. Trochę jest to zbugowane. Ja mogę w ogóle to zmienić w ustawieniach.
żeby było tak jak jest pierwotnie, czyli że szpiedzy mają 0 damage'a, jakby nie, 0 punktów, ale za to przydają nam dwie karty. Ale ostatecznie uznałem, że ta mechanika minusowa jest całkiem spoko. Niespotykana do tej pory przez nas, więc wydawała się całkiem okej. No teraz mu mogę na bank spalić jednostkę, nie? A, bo to jest dalekiego. No dobra. Nic kurwa nie mówiłem. Dobra, wygraliśmy. Ja tak rozumiem, mam jeszcze mega dużo punktów w kiermanie. Dziętki. Mutant to szukiwał. Zraz ci palcami te diabelskie ślepia wyduszę. O kurwa. Ale szybki jest. Franceszkę dostałem, Franceskę. Kurwa, no nie bij mnie, żeż gnoju jebany. On jest za szybki, nie? Nie jestem w stanie timingowo kliknąć dobrze, bo się boję. Nie da się. Nie da się tego kliknąć timingowo, o. No, ile mam czekać? Nie, najebie na mnie. Ciężko. Muszę się mega skupić. Ja tu przyszedłem kurwa w gwinta grać, rozumiesz? Nie się bij, zaraz mnie wywalą z turnieju. Się jeszcze na panią z lewej strony zagapiłem. Gościu! Ja mam to jeszcze odnawianie życia, jak mam adrenalinę, więc chyba nawet jeżeli teraz by nas potencjalnie zabił, w sensie znokautował, no właśnie, to nam się życie odnowiło. Zajebiste to jest. No, uratowała nas to. Po raz kolejny. Gratuluję wygranej w pięknym stylu. Tego drugiego zwycięstwa również. Chciałem zawołać strażników, ale... Tak, wolałem załatwić to sam. Zapraszam do finałowej rozgrywki. Przyznam, że na początku nie spodziewałem się takiego wyniku i postawiłem całkiem sporą sumkę na innego gracza. Mogłem się domyślić, że toczy się tu więcej gier niż jedna. Wygraj partię z hrabią, pewnie. Zaczynajmy. Żaden problem. Zajebiście mi się gra w gwinta, nie? Zajebiście mi się gra, bo zajebiście łamy przeciwników. Dobra, mistrz oblężniczy Skedwen chyba zostaje. Chociaż moglibyśmy potencjalnie ich wyrzucić stali. Czy my chcemy to zostawiać, te karty? Wydaje mi się, że nie, że kompletnie bym je wymienił. Tutaj na Eskiera, tutaj na coś innego, no. I teraz byśmy zagrali pod coś innego po prostu. Co jego umiejętność robi, ziomuś? Obrazy pokazują emocje, nie słowa. Zniszcz jednostkę bliskiego starcia twojego przeciwnika, jeżeli suma 10. Niedobrze. To jest jakiś potwór? Krowa. Wraca jakby dlęce siły zbrojne. Awala, kurde. Ja bym ogólnie zagrał Wesemira. On by mi spalił tego Wesemira. Albo nie, dobra, nieważne. Nie no, w sumie dobry plan. Nie, głupi, dobra, nie było tematu. To nie wiem, co w sumie teraz zrobić. Poddam się chyba. On musi rzucić jakąś kartę i będzie remis, powiedzmy. Jeżeli chodzi o punkty. Mglak. Kurde, szkoda, że nie mam... No kurwa, może... No... Poczekaj, co? Pięć szpiegów i manekin? Co? Co tu się wydarzyło? Siobo. No musimy rzucić Wesemira, on mi spali tą kartę, ale no trudno chyba, nie? Chociaż czy musimy? No nie musimy, możemy zostawić na ostatnią tą rozgrywkę. Rzućmy może...
Czarodziejki. O. No i zajebiście. Jak ją rzucę, to nie mam później co rzucić. 12, to też nie mam co potem rzucić. No możemy to i jaskra rzucić w sumie. Ale to głupie co zrobiłem. No, nieważne. Kaleba mógłbym przyzwać, nie? On by zniszczył chyba do tego ropucha. Może użyję swoją umiejętność na spalenie mi tego zioma. Spoko. Teraz możemy sobie rzucić Wesemirka. Ale no nie rzucamy Wesemirka, rzucamy Jana Natelisa, czy jak on się tam nazywa. Niestety mamy sporą przewagę punktową, niestety, bo tą talię, bo teraz jakby spasowaliśmy i wygraliśmy rundę z taką mega dużą przewagą. Lepiej by było, jeżeli przewaga byłaby mniejsza i więcej byśmy punktów zachowali na kolejną rundę, no ale trudno się mówi. Tak raczej powinniśmy to wygrać. Spoko. Spoko, mamy w ogóle talię, wszystko mamy spoko. Udało się wygrać turniej Gwinta z tą talią, no to chyba o czym świadczy. Nie było wcale tak trudno. Wymasterowaliśmy giereczkę. Dzięki. Pozdrawiam z rodzinką. Pokszman, dawaj mi moje 9000. Ale będzie długi odcinek, nie? Znakomita rozgrywka. Z przyjemnością wręczę wam nagrodę. Złodziej! Pieniądze zniknęły! Zadźgał strażnika! Co? Jak to możliwe? Nikt stąd nie wyszedł z pieniędzmi. Sprawdziliśmy każdego. Co? Musimy przeszukać budynek. Każdy, kto podda się kontroli, może wyjść. Tak, słuchajcie, zakończymy sobie tutaj odcinek, no bo nie jestem w stanie jakby... To ja, nawet nie pytaj! Domyśliłem się. Nie spodziewałam się tego, ale nasz układ pozostaje w mocy. Spróbujmy razem odzyskać te pieniądze. Nie chcę się w to pakować? No chcę, tylko chciałbym samemu odzyskać pieniądze, ale zgoda. Zgoda. Od czego zaczynamy? Musimy się dostać na górę. Poczekaj. Ten Wiedźmin to dobry znajomy kapitana Hansena. Za drobną opłatą może zbadać miejsce zbrodni. Opłatą? Ale przecież... Rozliczymy się osobiście z kapitanem Hansenem. Jak tam jego rana z zeszłego tygodnia? Już lepiej? Cóż, słyszałem, że tak. Świetnie, w takim razie idziemy na górę. Szybko poszło. Dobra, resztę dokończymy sobie, słuchajcie, w następnym odcinku. Ja tutaj zapisuję giereczkę, no bo nie ma co robić dwugodzinnego odcinka, bo to już trochę przesada. Dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka, mam nadzieję, że wam się podoba. Widzimy się jutro, do zobaczenia, trzymajcie się, po cześć. Wpadajcie na Twitcha, tam streamy codziennie od 20 do 24. I na mój drugi kanał, tam super filmy.